Tak, ostatnie chwile spędzi Robert Bernatowicz. No właśnie, dzisiaj na temat wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego dotyczącej jego przyjaciela Roberta Bernatowicza. Czy zatem tutaj Jasnowidz Jackowski powiedział, w jaki sposób Robert Bernatowicz umrze? Kulisy jego śmierci. Oczywiście ja każdemu życzę jak najlepiej, żeby każdy żył jak najdłużej e, i nie chorował i tak dalej. Natomiast przedstawiam wizję przepowiedni tutaj Jasnowidza Jackowskiego, także interpretuję te przepowiednie dzisiaj kulisy śmierci domniemanej. Potencjalnie. I no póki co nagrywam, to, to Robert to żyje. Ale okoliczności, które, w jakich miałby umrzeć Robert Bernatowicz, takie okoliczności tutaj zdradził Jasnowic Jackowski, robiąc wizję przepowiednie. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to dostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij krzew dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat wstrząsającej wizji przepowiednia. Widze Jackowskiego dotyczącej Roberta Bernatowicza. Tak, mówię, ja każdemu życzę jak najlepiej, mnie każdy żyje jak najdłużej e, i żeby nie chorował. Zresztą, mi tak nie ma co złowrużyć, komuś życzyć źle, e, bo ludzie sami się praktycznie tak, potkną o swoje nogi albo swoje po prostu nikczemne plany, czy złowróżenie. Natomiast no, przedstawiam różne wizje przepowiednie, tym bardziej, że sam zainteresowany, więc przyjaciel jasnowidza Jackowskiego, Robert Bernatowicz, spytał się jasnowidza, jak będą wyglądały jego ostatnie chwile, tak e, po prostu jak on umrze. No i tutaj to też jest ciekawe, bo to się wiąże z. Ja bym to powiązał z inną przepowiednią tutaj Jasnowidzeckiego. Może nie przepowiednią, tylko to, co mówił swego czasu Robert Benatowicz, bo swego czasu, no oczywiście tutaj jesteśmy jakby w kręgu takich zainteresowań, także ma miejsce reinkarnacja, że tutaj życie po prostu na Ziemi to nie jest tylko życie jedyne i tak dalej. Więc tutaj, w, pozostając w tym kręgu praktycznie, tak z tych zainteresowań, to Robert Benatowicz mówi, że poprzednim w był żołnierzem, że on był po prostu żołnierzem, tak? Czyli, no, prawdopodobnie, jak był żołnierzem, to zginął na polu walki. E, natomiast, e, prawdopodobnie, tak, jako żołnierz, e, tak? Natomiast tutaj Jasnowiec Jackowski powiedział w ten sposób, że widzi Roberta Bernatowicza w błocie, jego ostatnie chwile w błocie. No i oczywiście, można byłoby po prostu domniemywać, że jak on był poprzednim wcieleniu żołnierzem, to mógł zginąć podczas bitwy pola walki, na polu walki na jakimś błocie i tak dalej tak, a więc gdzie tam po prostu dwie strony zwaśnione walczyły naprzeciwko siebie. Teraz oczywiście te wojny inaczej zupełnie wyglądają, bo to są jakieś naloty i tak dalej, żołnierz nie musi ginąć w konkretnie błocie, ale kiedyś to mogło zupełnie inaczej wyglądać. Zależy po prostu w jakich latach Robert Bernatowicz, jeśli chodzi o poprzednie wcielenie, był tym żołnierzem, takie to było na przykład w XVIII, XIX wieku, czy na początku XX wieku, to tam żołnierze po prostu ginęli na polu walki naparzając się naprzeciwko siebie. Natomiast też jest ciekawe, no bo Oczywiście ta ręka, ta, ta e, przepowiednia dotycząca błota, tak, można ją, to można ją interpretować na wiele sposobów, tak. Ja tu mógłbym prawie z 10 podać takich e, teorii, tak, jeśli chodzi o błoto. Błoto może oznaczać takie, że na przykład to, co mówi też nawet Robert Benatowicz na swoim kanale, że on będzie w jakimś senatorium i będzie poddawał się zabiegom jako kuracjusz. Są takie, są takie po prostu błot, kąpiele błotne jakieś e, na schorzenia i tak dalej, które są dobre, tym bardziej, że Robert Benatowicz ma jakieś problemy ze stawami po przybytej e Boreliozie, tak, a więc jak go ugryzł Więc być może, gdyby właśnie był na takim zabiegu, wtedy coś by mu się stało. Nie wiem, dostałby zawału serca, czy po prostu by zginął w jakiś sposób. To, to byłaby kwestia, jakby jedna, tak w sanatorium. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o błoto, tego na przykład to nikt nie podejmował. No to wiadomo, kolejna kwestia to może być kwestia praktycznie takiej wojny, że ucieka po prostu tak, albo jako żołnierz został powołany i w jakichś okopach siedzi po prostu taki ktoś do niego szczela, czy przeciwnik, tak, jakaś strona po prostu przeciwna i dostaje kulkę na przykład tak w łeb czy gdzieś i w błocie po prostu jego zwłoki się znajdują. To taka drastyczna tak naprawdę wizja, czy interpretacja tej wizji przepowiedni. Kolejna sprawa, o której na przykład nikt nie mówił dotychczas, w błocie na przykład może jechać samochodem, mieć miejsce jakiś wypadek samochodowy i na przykład on wpadnie do rowu, tak, albo skręci nagle, bo samochód zjeżdża na jego po prostu pas ruchu i na przykład skręci nagle wjedzie do rowu, który będzie pełny błota, tak, ten samochód na przykład uderzy w jakieś drzewo czy po prostu słup przy drodze i ciało wypadnie przez okno, czy na przykład przez e, szybę, bo z impetem oczywiście, tak, załóżmy, że nie będzie zapiętych pasów, albo pasy pękną, czy coś takiego. No są takie przypadki, no są one straszne. E, zapytajcie się strażaków po prostu, jakie są e, tak przypadki, gdzie oni odnajdują te zwoki po prostu, jak ma miejsce wypadek jeszcze kilkadziesiąt metrów dalej praktycznie od miejsca zdarzenia, cząstki tam e, ciała i tak dalej, A więc jest takie możliwość, że na przykład wypadek samochodowy, samochód jeżdża po prostu nagle, bo ktoś powie, no jak do rowu wjeżdża i to ono no na przykład skręcił nagle z impetem, samochód się przekoziołkował, on ginie praktycznie, ciało jego wypada, wpada do rowu tam po prostu i tak i mamy tutaj to błoto przysłowiowe albo na przykład, nie wiem, jakieś były silne opady deszczu i na poboczu, no to jest kwestia praktycznie tego błota, tak? Więc tak może wyglądać sytuacja. Kolejna sprawa, może być też kwestia taka, że będzie jakieś zagrożenie po prostu wybuchem wojny, tak? Może być po prostu kwestia tego, że ludzie uciekną do po prostu tutaj, tak? Nie wiem, uderzenie broni biologicznej czy też chemicznej na Ukrainę. Na przykład Rosja taką używa broń. Ludzie zaczną uciekać praktycznie do okopów, do tutaj do schronów, tak? Natomiast okaże się, że po prostu Robert Natowicz tutaj tak, na przykład będzie w jakimś prowizorycznym okopie, tak, i na przykład nie zdąży uciec i, i tam zginie w błocie, na przykład, bo będzie, wcześniej będzie padał na przykład deszcz. Kolejna sprawa to może być taka, że nastąpi, tak, może umrzeć na przykład w lesie, będzie w lesie po prostu podróżował, znaczy podróżował, będzie sobie, pójdzie sobie na spacer, okaże, że na przykład, na przykład bo fajne jest powietrze w lesie, po prostu, jak w dzień wcześniej, albo parę godzin wcześniej deszcz padał, nie wiem, pójdzie na spacer, no ostatnio mówisz, tam jeździł na rowerze gdzieś, no na złożu, Pojedzie po, pójdzie na spacer do lasu po deszczu, bo powie, że świeże powietrze i nagle dostanie zawału serca, tak. Więc tych interpretacji jest tak naprawdę mnóstwo, ale błoto nie musi oznaczać, że konkretnie, że to musi być kałuża, bo może to być błoto, które znajduje się na przykład w lesie, gdzie on sobie spaceruje, wszystko jest ok, e, tak, i nagle po prostu dostaje zawału serca, albo dostaje jakąś informację i następuje po prostu zawał serca, tak, e, i jego ciało upada akurat do jakiejś kałuży, do jakiegoś błota, tak, bo jakby widział to, jakby, to jest Taki, to jest taki urywek, praktycznie z wizji z, przy, z przyszłości. Jakby ludzie oczywiście chcieliby, żeby to było wszystko tak dokładnie opisane. Tak? Nie, umrzesz o 16,53, jak będziesz na spacerze, po prostu padniesz w, w, tak, do błota, twoje ciało i tak dalej. To nie jest takie oczywiste i jeszcze tego i tego dnia konkretnie. To nie jest takie oczywiste. Natomiast niewątpliwie, nie no tutaj Duże po prostu przedstawił kulisy, jeśli chodzi o sytuację. Być może to też będzie taka śmierć tutaj Roberta Bernatowicza, że on po prostu jako poszukiwacz tych, po prostu tak, poszukiwacz czy człowiek, który zajmuje się kwestią praktycznie UFO, tak i tymi sprawami pozaziemskimi, będzie w jakimś wyjeździe, na przykład, tak, będzie dokumentował coś, na przykład jeśli chodzi o Fundację Nautilus, jakieś UFO i tak dalej, będzie w jakimś lesie, czy będzie na jakichś terenach bagnistych, zapuści się na przykład tam i na przykład rzeczywiście wpadnie do takiegoś terenu, gdzie będzie bagno, tak, czy na przykład jakieś po prostu błoto, tak, I, i się okaże na przykład, nie, tak, że na przykład ludzie powiedzą, że będą dzwonić do Fundacji nautilus, że oni gdzieś tam widzieli UFO, on tam pojedzie po prostu razem z swoimi współpracownikami, oni powiedzieli, że, powiedzą, że tam widzieli to UFO, po prostu oni pójdą w teren, okażą się, że tam jakieś tereny są bagniste, innym się uda po prostu, tak, a on na przykład nie wciągnięty przez jakiś bagno, czy jakieś po prostu e, w jakieś błoto i tak dalej, tak? Oczywiście, no bagno to nie błoto, no, ale mówimy tutaj jakby tak, że ostatecznie jego ciało na przykład zostanie odnalezione, jak tam ręka wystaje z jakiegoś błota. No to to, to są moje od razu interpretacje, które ja jestem w stanie na, na świeżo, na gorąco praktycznie przedstawić. Oczywiście ja życzę Robertowi Bernatowiczowi, żeby żył jak najdłużej tak, żeby po prostu żył on jak najdłużej, po prostu, żeby miał najlepsze zdrowie, tak, każdemu człowiekowi to życzę. Natomiast taka była właśnie wizja przepowiednia tutaj Jasnowidza Jackowskiego. Sam Robert Bernatowicz mówił, że on tam w czerwcu się uda się na tę właśnie taką kąpiel błotną, żeby właśnie zadać kłam tej wizji przepowiedni, że wcale nic takiego się nie wydarzy. Pytał się też Jasnowidza Jackowskiego, także błoto, no to może, może okoliczności po prostu, czy to, czy to rzeczywiście są okoliczności, śmierci, a tutaj jest Nowiceckowski mówi, no niech ma nikt po prostu dobrowolnie, czy z przyjemności sam nie siedzi, czy nie leży w błocie, tak? No pomijając kwestię właśnie tych kąpieli błotnych, to e, tylko pytanie też jest takie, czy kwestia tego, być może Robert Benatowicz myśli, że to ma się spełnić i dlatego jak pójdzie na przykład na takie kąpiele błotne, to odhaczy to, zada kłam praktycznie tego i zmieni tak naprawdę swoje przeznaczenie, e, a może się okazać, że po prostu pójdzie na te, sol, na te nie są na niesolanki, tylko na te po prostu kąpiele błotne, nic mu tam się nie stanie, a zginie, właśnie tak jak powiedziałem, w tym wypadku samochodowym, gdzie ciało będzie w jakimś po prostu błocie, w jakiejś kałuży w pobliżu samochodu, wypadnie na przykład z tego samochodu, tak i ostatecznie ta wizja przepowiednia się zrealizuje. To nie niespodzianka, że on musi być konkretnym kierowcą, a może być na przykład pasażerem, albo będzie z tyłu siedział, nie będzie miał zapięte pasy, ciało jego wyrzuci i po prostu z tego samochodu będzie impet, prawo fizyki, tak i tak dalej. No więc tak wygląda sytuacja. To wszystko, ja dziękuję. Pozdrawiam, stawcie suba, trzymajcie się, cześć.